jesień w pełni. 12 listopada 2021. Kieruję się w stronę Chęcin. Zacząłem na dworcu PKP w Kielcach. Przede mną jakieś 20 km na piechotę. Szlakiem czerwonym z Kielc do Chęcin. Zwiedzający ten szlak jest średnio trudny. Zdarzają się przewyższenia. Jest tam chyba 3 podejścia pod 3 różne góry. Również będziemy mijali jaskinię Raj. Zobaczymy, może jest otwarta, to wtedy odwiedzę. Zamierzałem przejść ten szlak, żeby zobaczyć, czy szlak czerwony pieszy jest również możliwy do przejechania rowerem. Początek widzę, że jest dość ciężki. Jeśli byłaby pogoda w miarę sucha, czyli bez opadów deszczu, dałoby radę to zjechać. Natomiast pogodę taką jak dzisiaj, dużą wilgotność oraz chłodną temperaturę, ten szlak jednak bardziej na pieszy się nadaje niż na rowerowy. Czemu wybrałem się akurat dzisiaj na ten szlak? Góry Świętokrzyskie najbliżej znajdują się Lublina, więc wybór padł właśnie akurat na ten szlak, który już w tamtym roku zastanawiałem się, aby go przejść albo chociaż przejechać rowerem. Udało się i oto w tym roku jestem. Ogólnie tak jak widać, szlak czerwony pieszy w dużej części jest połączony ze szlakiem rowerowym czerwonym. Tak jak mówiłem, tam w górę idzie pieszy, a tu w lewo idzie rowerowy szlak, czyli one się łączą ze sobą, bo idą równolegle. Ja idę pieszym. Krzyż. Zaraz się dowiemy, co upamiętnia. Upamiętniające powstanie styczniowe. O, ciekawostką jest to, że szlak czerwony łączy się ze szlakiem Wimbelo. I z powrotem w lesie. Przez chwilę przechodziłem przez miejscowość leżącą koło Kielc. Przez chwilę, no dobre 40 minut. Także ten szlak ma przerywnik, że z lasu się wychodzi i wchodzi w te miejscowości. Białogon. Teraz zmierzam w kierunku jaskini Raj. O, pod stokową chyba podejście jest. To jest nie stokowa, pomyłka. To jest podejście pod górę Patrola. Trzecie podejście.
patrol. Kolejne wyższe podejście. Ja myślałem, że ten szlak nie będzie aż taki trudny, a jednak podejście ma niezłe. Powiem, nie jest łatwo. Typowo górskie podejście. Zjazd tędy rowerem, no byłby ciekawy na pewno. Do jaskini Raj jeszcze chyba kilka kilometrów. W wysokości 388 metrów mgła jest jeszcze dość duża, słaba widoczność. Bardzo ważna uwaga, szlak czerwony, odnowiony szlak czerwony prowadzi z tyłu zabudowań jaskini Raj. By dostać się do jaskini Raj od frontu, trzeba zejść ze szlaku i iść drogą asfaltową. Właśnie jestem przed jaskinią Raj. No cóż, z powrotem na szlaku czerwonym. Niestety nie udało mi się dostać do jaskini Raj. Wymagana jest rezerwacja na to, żeby tam wejść. Najbliższa możliwa rezerwacja jest na poniedziałek. Czekaj, nie, 14. Na niedzielę najbliższa, tak. No, to 48 godzin tutaj czekać. No, wiadomo. Mimo, że nie udało mi się dostać do jaskini Raj, wszedłem do małego muzeum Neandertalczyka, które się mieści obok. A oto film ze zwiedzania tego muzeum. Żyć obok niego przez wiele tysiącleci, by ustąpić mu miejsca około 35 tysięcy lat temu. Długo nikt o nim nie wiedzieliście. Pierwsze kości, które poddano badaniu, wydobyto w 1856 roku w Neandertalu w dzisiejszych Niemczech. To na tego posłanego Neandertalczykiem, czyli Homo sapiens Neandertalensis. Wszystko jasne. Wszędzie zwierząt. Przed opuszczeniem sali o, 300 metrów już. Wspinamy się na coś. Wygląda na to, że za niedługo będę przechodził pod S7 albo nad, jeszcze nie wiem dokładnie. Trzeba będzie ją pokonać. No, blisko kamieni liście. Nie widać, co za bardzo jest pod nogą. Czyli teraz tędy. No jest 7. Jest 7. Warszawa. A tam kierunek te wszystkie, ale ona się zaraz skończy. Przede mną jeszcze pasmo zalejowa, czyli jeszcze jedno podejście i będę miał zejście już do Chęci. Dzisiejszy szlak kończy się na zamku w Chęcinach. Tam jeszcze chwilę pobędę. I rozpoczynamy kolejne to podejście pod zalejową na ponad 300 metrów. To do zjazdu rowerem, to no
niezbyt bezpieczne kamienie. Najstrąbsze podejście ze wszystkich z dzisiejszego dnia. Znaczy najstrąbsze. Najdłuższe chyba. Takie strumiste. Chociaż nie, kończy się. To jednak purkuje patrol, bo strąbsze. Zaczyna być ciekawie. Szlak przeradza się w wysunięte głazy. Typowo szlak świętokrzyski. I tu rowerem no ciężko by było. No trzeba by było przeprowadzać. Zejście niezłe. Dobra. Nie spróbuję schodzić z kamerą przyczepioną do kurtki. A z rozbiegu trzeba będzie wsiąść. Ciekawie. Wow. Było do przejścia i teraz pod górę. Chyba już jestem na tej grani, co przez chwilę szlak miał przechodzić najwyższą częścią odsłoniętymi kamieniami. To jest przede mną podejście. No ciekawie, dobra. Podejście. Także góra Zelejowa, jednak najtrudniejsza część całego tego szlaku. Czerwony nadal szlak. Tu sobie trzeba będzie pomóc ręką. Zaraz sobie tędy. Nie. Kurde. Zejdziemy Gertena z domu. No. Tak, tu i to i uchwycimy to w takiej formie, że o ten. I teraz tak, domyślam się, że czerwony szlak chyba schodzi w dół. Chyba. Tak, czerwony szlak schodzi w dół. Dobra. Tak. Ciekawie, nie? Skałka do wspinaczki. Tutaj normalnie na linach się wspinają, ja pierdzielę. Także to są skałki naprawdę takie, no, prawdziwe góry bym rzekł. Wow. No, tu już jest troszkę tak ślisko z zejścia. Schodzimy chyba już właśnie już na chęciny. I będzie można powiedzieć cały czas zejście. Kurde, ja ten telefon muszę odpiąć, bo kabel mi się złamał. Także, no niestety. No niestety, końcówka szlaku nie zachwyca. Całe samo błoto. Same chęciny, tam z przodu zakryte mgłą. A
Także no niestety myślałem, że będzie fajne ujęcia. Mgła, nic nie widać. Ale i tak podejdę na ten zamek zobaczyć. Bilet wstępu 9 zł. Czas mam do 18, więc coś muszę tutaj porobić. Ostatnie metry i zamek. Zamek Chęciny. Jestem na niższej wieży, na wyższej już byłem. To na dzisiaj koniec. Pokonałem 21 km na piechotę z Kielc do Chęcin, kończąc na zamku w Chęcinach. Do zobaczenia.